Dzień dobry, Krzysztof Markowski, kłaniam się. Witam Was w 24 odcinku Markowski Czyta i przynoszę dla Was coś bardzo pięknego, bardzo piękną książkę. Ta książka bardzo mnie poruszyła, jak ją czytałem po raz pierwszy, potem po raz kolejny i teraz przy pisaniu scenariusza również wróciłem do tych tematów. Przepiękna książka Grega Bradena. Greg Braden to bestsellerowy autor New York Timesa, który jest uważany za światowego pioniera łączącego naukę z duchowością. Ponad 20 lat temu porzucił intratną posadę w międzynarodowej korporacji, by móc poświęcić się poszukiwaniom Boga. Od tamtego czasu odwiedził dziesiątki pradawnych klasztorów, odizolowanych wiosek i miejsc na poły mitycznych. Dzięki swojej podróży stworzył książkę, która może podważyć paradygmaty naszej wiedzy i naszej wiary. Ta książka to efekt Izajasza. Efekt Izajasza w podtytule, gdy modlitwa proroctwa i proroctwa łączą się z fizyką kwantową. Coś nieprawdopodobnego. Zresztą bestseller New York Timesa. Książka przepiękna, książka wspaniała. Zresztą Greg Braden również cudowny człowiek. Przepiękna istota. Co mogę powiedzieć? No, będzie dzisiaj przekaz dla tych, którzy interesują się duchowością, interesują się wiarą, ale też interesują się tym, co na ten temat ma do powiedzenia nauka. W szczególności fizyka kwantowa. Zresztą to są tematy, które, jak wiecie, już z moich odcinków bardzo mnie interesują, którymi się dzielę z wami i poszukuję tego, co w tym świecie może łączyć właśnie duchowość z nauką. I to jest wspaniała książka, wspaniały efekt tej pracy. Efekt Izajasza ma mnóstwo pięknych historii, jest dużo przeżyć samego autora, takich nawet powiedziałbym mistycznych. Jest na przykład historia Joshua. Joshua to był taki chłopiec, którego trzymał ojciec, chyba dwuletni chłopiec, którego ojciec trzymał na rękach, jak Greg Braden wyszedł ze spotkania w jakiejś sali, gdzie prowadził seminarium i szedł korytarzem, zobaczył właśnie człowieka, który siedział z czwórką dzieci, który się do niego uśmiechał i no nie mógł się zatrzymać, nie mógł się nie zatrzymać przy nim, żeby porozmawiać. I czasami zdarzają się takie spotkania, o których mówimy, że spotykamy ludzi, spotykamy się z osobami, które tak jakbyśmy znali od wieków. I ta historia mówi o tym, ten mężczyzna się oczywiście uśmiechnął do Grega. Greg zapytał, jak się miewa on i jego dzieci. No i on wspomniał, zresztą żona tam też była, że on wspomniał, że wspaniale, nie zawsze tak było i zaczął opowiadać historię chłopca, którego trzymał na ręku, czyli dwuletniego Joshua. Mężczyzna powiedział, że jest świadkiem cudu narodzin, dlatego że odbierał sam wszystkie porody swoich dzieci i to były najpiękniejsze jego doświadczenia z życia. I żona zasugerowała, żeby opowiedział historię Joshua. I właśnie Joshua, czwarte dziecko, które się rodziło, miał problem z wydostaniem się na świat. I ojciec, ponieważ był przeszkolony w pierwszej pomocy w takich sytuacjach, postanowił, że pomoże mu się wydostać. I tutaj ciekawostka, bo opowiadał autorowi książki szczegóły z bardzo intymnego zdarzenia, ale mówi, że jak on to opowiadał, to było coś nieprawdopodobnego w powietrzu. Opowiadał o wielkim cudzie. Opowiadał, jak zaczął penetrować oczywiście łono matki, żeby znaleźć tego rodzącego się chłopca i spotkał się z tym, że on zablokował się ramieniem w kości łonowej mamy i po chwili, ponieważ ojciec miał ręce wewnątrz, po chwili poczuł małe paluszki, które zaczęły go dotykać i z ciekawością badać, o co chodzi, a potem poczuł wewnątrz no, jeszcze nienarodzonego dziecka, wewnątrz łona, poczuł potężny uścisk swojego syna, który wiedział, że to jest jego ojciec. I to było piękne, bo był też świadkiem, jak ten syn się sam uwolnił, urodził
jaka wielka więź zapanowała między tymi istotami. No to jest, narodziny to jest jeden wielki cud. Takich historii w książce jest pięknych, wzruszających kilka. Będę też, opowiem wam o kilku rozdziałach. Przede wszystkim, tak jak we wstępie powiedziałem, Braden poszukiwał, jeździł po całym świecie, poszukiwał śladów starożytnych przekazów, starożytnych zapisów i jednym z takich najważniejszych źródeł właściwie całego chrześcijaństwa i nauk, które się wywodzą i tak naprawdę podstawą do stworzenia Biblii, są tak zwane zwoje z Morza Martwego. Te przekazy zostały odkryte, będę o tym mówił kiedy, natomiast zwoje z Morza Czarnego mówią o bardzo tajemniczym, o bardzo tajemniczych autorach tych zwojów, Esseńczykach, Esseńczycy. Oni tak naprawdę zapisali swój sposób pojmowania świata, sposób współistnienia z naturą. I to jest jeden z najjaśniejszych sposobów i wglądów w nasz stosunek ze światem. To jest, liczą sobie 2,5 tysiąca lat pisma, w których Esseńczycy, czyli autorzy, wskazywali na nierozerwalny związek nasz z otaczającą naturą. Tam są zapisy, które mówią, że powietrze w naszych płucach jest tym samym powietrzem, które ślizga się po powierzchni oceanu i przeziera przez najwyższe szczyty górskie. I poprzez swoje pisma Esseńczycy zachęcają nas do spojrzenia na siebie jak na istoty stanowiące jedność z Ziemią. Ciekawe, prawda? 2,5 tysiąca lat temu. Twierdzą wręcz, że nie jesteśmy odrębnymi istotami. I tłumaczą w tych swoich pismach, że im szybciej to zrozumiemy, tym szybciej nawiążemy tą świętą łączność z naturą. I tak naprawdę, co jest bardzo ciekawe, oni już wtedy uważali, to co się teraz mówi, to co potwierdza między innymi fizyka kwantowa czy wielu nauczycieli, że to nasz świat wewnętrzny, ukierunkowany na pokój, odzwierciedla ten pokój w świecie zewnętrznym. I że nasza mądrość zbiorowa tkwi w potencjale tego pokoju, jedności i globalnej współpracy. Ciekawe, prawda? Jest mowa w książce również o samej Biblii i o proroctwach kwantowych w Biblii. Jest zapis, który mówi o tym, że istnieje nieskończenie wiele wyników w określonej chwili. O tym mówi fizyka kwantowa, że istnieje, współistnieje nieskończenie wiele wyników w określonej chwili. To też troszkę później rozjaśnię. I mowa jest o tym, że zamiast tworzyć nową rzeczywistość, my tak naprawdę tworzymy warunki, które przyciągają przyszły wynik. Czyli my nie kreujemy zupełnie nowej rzeczywistości. My tak naprawdę wybieramy jeden z wariantów. Wszyscy żyjemy w świecie, który wspólnie tworzymy. Co to może oznaczać? Otóż oznacza to dokładnie tyle, że żadne proroctwa nie mogą przewidzieć naszej przyszłości. Bo w każdej chwili my udoskonalamy swoje wybory. W każdej chwili, a w jaki sposób też zaraz powiem, bo to jest bardzo pięknie napisane, bardzo pięknie tutaj podane w książce. Mianowicie nie umiemy przewidzieć, co się wydarzy w określonych okolicznościach, a jedynie możemy przewidzieć, jakie jest prawdopodobieństwo różnych zdarzeń. To zresztą powiedział fizyk Richard Feynman, innowator największy od czasów Einsteina. Jeszcze raz powtórzę. Nie umiemy przewidzieć, co się wydarzy w określonych okolicznościach. Jedynym, co możemy przewidzieć, jest prawdopodobieństwo różnych zdarzeń. I to też jest fajne, bo bardzo fajnie przeplata się kwestia nauki z kwestią duchowości. Zresztą chyba po to została odkryta fizyka kwantowa, żeby nam pokazać, że to jest tak naprawdę jedna rzecz, czyli duchowość i nauka, w tym przypadku właśnie fizyka kwantowa, że jest to jedno i to samo. Są też opisy udokumentowanych wyników na przykład modlitw. Pod koniec lat 80. w Stanach Zjednoczonych
W paru miejscach podjęto próbę uspokojenia świata, uspokojenia tego, co się działo, bo był to czas, kiedy planowane były ataki na Irak. I pewne grupy połączyły siły, zaczęły się wspólnie modlić i tak naprawdę modliły się o pokój. Modliły się o pokój, modliły się o uspokojenie, o to, żebyśmy wszyscy sobie przekazywali miłość, dobroć. I te modlitwy zostały udokumentowane. W czasie wykonywania tych modlitw spadł współczynnik brutalnej przestępczości, ponieważ ci ludzie, którzy się koncentrowali na tym wspólnym pokoju, no, w tym badaniu udokumentowano, że dali taki wynik. Znaczy ich myśli przeniosły się w jakiś magiczny, majestatyczny sposób na cały klub. I to nie tylko przestępczość, która była w tym miejscu, gdzie oni się modlili, ale również poza granicami miast. Tak, kolejne rozdziały książki traktują o już bardziej szczegółowo o zaginionych słowach zapomnianego ludu. Zapomniane techniki. I tu z kolei Greg wskazuje na to, co się wydarzyło z pismami, bo wspomniałem, ale to też chcę, żeby było jasno powiedziane. Pisma z nadmorza martwego są uznawane jako pierwowzór Biblii. To znaczy tamte treści, które zostały przetłumaczone potem podczas Soboru Nicejskiego w IV wieku naszej ery pod egidą, pod władaniem rzymskiego cesarza Konstantyna. Tak naprawdę powstał zarys pierwotnej, obecnej wersji Biblii. I co ciekawe, usunięto z tych pism, usunięto 41 ksiąg, czyli nie wszystko znalazło się w Biblii. Usunięto 41 ksiąg, to są pisma, które są wymienione. Jest na przykład Ewangelie, są tak, listy Barnaby, pierwszy list Klemensa, drugi list Klemensa, wizje Hermasa, co jeszcze, list do Efezjan, pierwsza Ewangelia Dzieciństwa, druga, pierwsza Księga Adama i Ewy, druga Księga Adama i Ewy, psalmy Salomona, dzieje Achikara, mnóstwo testamentów, listy do Filipian, 41 ksiąg, które zostały usunięte. Zobaczcie, świadomość ludzi, bo zebrano wtedy w czasie tego soboru, zebrano najznamienitsze umysły duchowych, naukowców, wszystkie osoby, które były jakoś tam cenione przez Konstantyna. I no, jaka była świadomość wtedy w IV wieku naszej ery? Inna była, zdecydowanie inna. Dużo mniej wiedzieliśmy o świecie, ale na podstawie tamtejszej wiedzy podjęto decyzję, żeby usunąć 41 ksiąg z Biblii. Co jeszcze? Tajemniczy Esseńczycy to była grupa, która 500 lat przed Chrystusem stworzyła społeczność czczącą starożytne nauki. Czyli 500 lat przed Chrystusem oni już czcili starożytne nauki. Esseńczycy byli zwani wybrańcami lub wybranymi. I uwaga, to był lud, który potępiał niewolnictwo, potępiał służbę, potępiał zabijanie zwierząt dla pożywienia. Byli to rolnicy, którzy byli bardzo blisko natury, bardzo blisko ziemi. Uznawali pracę jako uzdrawiającą jedność z ziemią. Modlili się, czcili naturę, twórczą inteligencję kosmosu. Byli wegetarianami, nie spożywali napojów fermentowanych, czyli alkoholu. Jest nawet zapis, który mówi w zwojach Morza Czarnego: nie zabijajcie jedzenia, które idzie do waszych ust, gdyż jeżeli jecie żyjące pożywienie, ożywi was ono, a jeżeli zabijecie swoje pożywienie, martwe pożywienie zabije was również. Więc zobaczcie, jaka była świadomość już wtedy tych ludów o tym, tak naprawdę, jaki mamy związek z naturą. Zwoje z nadmorza czarnego też opisane jest w rozdziale, zostały odkryte w grocie Qumran nad Morzem Martwym. Było ponad 1000 zwojów, czyli ponad 1000 dokumentów, w których Esseńczycy dokumentowali swoje wierzenia, swoje doświadczenia.
Pierwsze zwoje były odkryte w latach 1946-47, ale dopiero w 1956 roku odkryto 11 grot i w sumie 880 zwojów. Wtedy już. I tak jak wspomniałem, zwoje z nadmorza martwego są pierwowzorami współczesnej Biblii. A niezgodności czy korekty wprowadził Sobór Nicejski. Teraz, jaka była tajemnica Eseńczyków? Otóż okazuje się, że jednym ze zwojów, to jest bardzo ciekawe, jest informacja, dlaczego Eseńczycy odseparowali się od miast. Oni stworzyli tak naprawdę własne społeczności pustynne i mówili, że świat, mówili taki jest zapis, który mówi, że zawsze bracia światła żyli tam, gdzie radują się aniołowie Matki Ziemi, nad rzekami, blisko drzew, kwiatów, muzyki ptaków, gdzie słońce i deszcz mogą otulać ciało, które jest świątynią ducha. Zobaczcie, jaki mądry przekaz już wtedy. Zawsze bracia światła żyli tam, gdzie bracia światła żyli tam, gdzie radują się aniołowie Matki Ziemi. Nad rzekami, blisko drzew, kwiatów, muzyki ptaków, gdzie słońce i deszcz mogą otulać ciało, które jest świątynią ducha. Jaka wtedy była już świadomość? Kurczę, tyle lat, tyle wieków przed nami. I to jest przekaz, który w jasny sposób pokazuje, jak holistycznie podchodzili do życia i do świata ci mądrzy ludzie. Jaki był związek między naszym ludzkim ciałem a ziemią. Mówili wręcz, że jesteśmy częścią wszystkiego, co postrzegamy jako świat. I uwaga, eseńska mądrość została usunięta przez Sobór Nicejski. Proste. Ale istnieją też pisma potwierdzające, że Jezus był mistykiem i mistrzem tradycji eseńskich. Był mistrzem tradycji eseńskich. I tutaj bardzo płynnie przejdę teraz do rozdziału związanego z proroctwami. Bo pamiętamy, że wielu proroków pojawiało się na ziemi, którzy przepowiadali różne rzeczy, na przykład tajemniczy Majowie i ich tajemnica końca świata na przykład. Majowie to byli budowniczowie ogromnych świątyń czy obserwatoriów ciał niebieskich. Już znali się przynajmniej na tyle, na ile potrafili na astronomii. I oni pojawili się nagle jakieś 1500 lat temu oraz na półwyspie Jukatan i bardzo szybko, także bo w 830 roku naszej ery zniknęli z planety Ziemia. Cóż takiego ci Majowie mieli nam do powiedzenia? Po pierwsze, stworzyli kalendarz, zresztą 2012 rok był takim rokiem przełomowym, gdzie oni stwierdzili, że nastąpi ogromna zmiana. Zresztą oni nie twierdzili, że nastąpi jakiś kataklizm, apokalipsa. A propos apokalipsy, to powiem wam też bardzo ciekawą rzecz, którą odkryłem. Ale oprócz Majów, pewnie znacie takie nazwisko jak Nostradamus. Nostradamus, Michael de Nostradame. Jeden z najznakomitszych proroków odległych czasów, który urodził się w 1503 roku. On odkrył bardzo nieoczekiwanie swoje zdolności. To było takie zdarzenie, w którym on szedł na spacer i mijał mnichów. I przed jednym z mnichów ukląkł i powiedział: muszę ugiąć kolano przed jego świętobliwością. I to zdarzenie było pierwszym takim jego taką przepowiednią, bo okazało się, że 40 lat później, a już 19 lat po śmierci Nostradamusa, ten otóż oto mnich został papieżem Sykstusem V. To był 1585 rok. Ale co przewidział Nostradamus? Bo to jest też ciekawe, że są osoby na świecie, które mają wglądy w rzeczywistości, które mogą mieć miejsce. A propos wszelkiego rodzaju wróżek czy wróżenia naszej przyszłości, trzeba bardzo uważać, bo to jest też sugestia. Jeżeli się zasugerujemy jakąś swoją przyszłością, możemy ją wykreować. Ale co przewidział Nostradamus? Nostradamus przewidział dwie wojny światowe, bardzo precyzyjnie. Mało tego, oprócz dwóch wojen przewidział takie postaci, wymieniając je z nazwiska, jak Hitler,
przewidział kształt swastyki, czy tego symbolu hitleryzmu. Nostradamus przewidział odkrycie penicyliny, odkrycie energii nuklearnej. Bardzo precyzyjnie Nostradamus przewidział zabójstwo Johna F. Kennedy'ego, czy wirusa AIDS oraz upadek komunizmu. Czyli zobaczcie, byli na naszej planecie ludzie i w tych czasach też są ludzie, którzy potrafią przewidzieć jakiś wariant rzeczywistości. Ale tak jak mówiłem na początku, to jest tylko pewien z wariantów dostępnych. Kolejnym z takich proroków, którzy potrafili prognozować i przewidywać przyszłość, był Edgar Cayce, nazywany śpiącym prorokiem. To był uzdrowiciel urodzony w 1877 roku, który wprowadzał się w swego rodzaju trans i w tym transie przekazywał pewne treści, które notowała, zapisywała jego sekretarka i katalogowała. To były tak zwane readingi, czyli odczyty. I dokładność tych readingów Cayce'ego dobrze udokumentowano, bo przewidział też wiele ciekawych rzeczy. Na przykład przewidział krach na giełdzie w październiku 29 roku, w 1929 roku. Przewidział też II wojnę światową, przewidział udział w tej wojnie światowej takich państw jak Austria, jak Niemcy, Japonia, jakby w jednej osi, tak zwanej osi zła. Ale co ciekawe, Cayce przewidział też zmianę przebiegunowania Ziemi. Zmiana przebiegunowania Ziemi, która nastąpi na przełomie wieków. I przewidział to w 1939 roku, czyli 70 lat przed tym zdarzeniem, a wiemy, że to ma miejsce. Przewidział też, że przejście z ery ryb do ery wodnika, co ma akurat teraz miejsce, będzie stopniowe, a nie katastroficzne. To też ma dla nas duże znaczenie, bo mówi się o apokalipsie, mówi się o jakichś strasznych wydarzeniach, a tak naprawdę ta zmiana na Ziemi wcale nie musi tak przejść. Ona tak naprawdę może przejść łagodnie. Mamy znowu z zapisów starożytnych ludów, na przykład przepowiednie Indian Hopi, czy właśnie Aztekowie, Majowie. Jest piękna książka, w ogóle cała seria książek Grahama Hancocka. Zachęcam Was do tego, bo to jest też jeden z takich naukowców, takich poszukiwaczy, pasjonatów starożytnych cywilizacji. Zresztą jest jeden z odcinków, który Śladami palców bogów, zachęcam, Markowski czyta, kilkanaście chyba odcinków wcześniej. Cóż, powrót znowu do Biblii i do tego, jak, w jaki sposób w Biblii są zapisane pewne informacje. Jak na przykład, taki prosty przykład. Sama Biblia była tłumaczona z wysoce symbolicznego języka egipskiego po uprzednim przełożeniu jej na ten język z aramejskiego i hebrajskiego. Czyli już popatrzcie przy tłumaczeniach, jakie były, jakie mogły następować interpretacje. Jest modlitwa Ojcze Nasz i na przykład samo sformułowanie Ojcze Nasz w tych pierwotnych językach może być równocześnie tłumaczone zamiast Ojcze Nasz, może być o rodzicielu, rodzicielko, o ty natchnienie życia wszechrzeczy. Więc tutaj tak naprawdę jestem absolutnie przekonany, że nastąpiła dosyć duża nadinterpretacja czy interpretacja zgodnie z potrzebami ówczesnych ludzi. I wracamy do słowa apokalipsa, bo słowo apokalipsa kojarzy nam się bardzo niekorzystnie z jakimś okresem tragicznym, katastroficznym, a tak naprawdę samo słowo apokalipsa oznacza ujawnić, objawić. Tak jak objawienia Jana Apostoła i mówi o tym Eseńska Księga Objawienia. Tak, Eseńska Księga Objawienia. Gdzie ta moja zakładka? Jest w ogóle zakładka? Tak, jest cała historia opisana. To jest bardzo ciekawe, bo tu jest informacja, która mówi, że w swoich objawieniach Jan mówi, że człowiek stworzył siły zniszczenia na Ziemi. Stworzył je własnym umysłem. Uwaga! Coś, co zostało też usunięte z Biblii. Tak? Człowiek stworzył siły zniszczenia, stworzył je własnym umysłem. I pytanie jest do Jana, zatem nie ma żadnej nadziei? Nadzieja jest zawsze.
owy, dla których niebo i ziemia zostały stworzone. I tak naprawdę też jest sugestia, że jest ukazany drugi scenariusz, druga możliwość. Tak, jako pierwsze niebo, pierwsza ziemia zanikną i pojawi się drugie niebo, no, druga ziemia. Czyli już mamy bardzo, bardzo wyraźne sugestie do tego, że nasza przyszłość nie jest zdeterminowana, że tak naprawdę my współtworzymy to, co cały czas mówimy, co ja mówię w swoich przekazach, w co uwierzysz, to się stanie. Jest cały rozdział poświęcony kodowi Biblii. Jest książka Kod Biblii Michaela Drosnina, jeżeli ktoś chce poczytać, dlatego że tam jest wytłumaczone, w jaki sposób są zakodowane informacje właśnie z przyszłości, zakodowane w tekście Biblii. Tak. To jest coś, co bardzo fajnie nawiązuje do Wadima Zelanda. Pamiętacie? Transurfing rzeczywistości, czyli też jeden z moich odcinków, w którym on tłumaczy, że my tak naprawdę mamy nieskończoną ilość wersji swojej przyszłości, nieskończoną ilość wszechświatów i tak naprawdę wybieramy jeden z nich, a jak wybieramy, o tym zaraz powiem. Bo do tego nawiązuje między innymi fizyka. Jest rozdział, który mówi o przygodzie, którą miał Greg Braden. Niesamowita w ogóle, słuchajcie, przygoda. Niesamowita. Dzisiaj będzie odcinek dłuższy, bo i książka i sposobność ku temu taka właśnie. Jest historia, kiedy Greg z grupą przyjaciół podróżowali z Synaju, już w Egipcie, z Synaju, podróżowali do piramid. Podróżowali samochodami ze strażnikami. Normalnie trasa zajmowała z Synaju do piramid 7 godzin. Oni byli tak bardzo podekscytowani, ci wszyscy podróżnicy, że wizualizowali sobie, jak są już wśród piramid, jak tam przemierzają te okolice, jak oglądają, że wyobraźcie sobie, jakie było ich zdziwienie, gdy dotarli na miejsce. Strażnicy nie wierzyli, co się stało. Absolutnie byli skonsternowani, nie wiedzieli, co mają powiedzieć, bo się okazało, że przybyli tą drogę w 4 godziny. Czyli to, co normalnie 7 godzin zajmuje, przybyli w 4 godziny. I to jest też pokazana jakaś siła umysłu. Kolejny przykład, zresztą zachęcam Was do tego, żeby po tym odcinku poszukać tego. Mianowicie Greg Braden był świadkiem cudu w chińskim szpitalu w Pekinie. Są robione zabiegi w szpitalu, gdzie nie stosuje się leków. Jest klinika, tak zwany ośrodek szkoleniowy w mieście Qinhuangdao w Chinach. Szpital bez leków to się nazywa. I został udokumentowany przypadek kobiety, która była zdiagnozowana i był pokazany nowotwór pęcherza moczowego. Zresztą ten cały zabieg uzdrawiania jej jest sfilmowany. Ona leży na plecach, dyplomowana pielęgniarka ma ultrasonograf, którym pokazuje wnętrze właśnie ciała kobiety, pokazuje, co się zawiera w pęcherzu moczowym i jest tam wyraźny guz. Po czym sposób uzdrawiania, który był tam stosowany, jest znany od wieków, tam w Chinach, zresztą nie tylko tam. I było trzech medyków, którzy stojąc nad kobietą, trzymając ręce w górze, zaczęli wypowiadać pewną mantrę, pewną modlitwę, pewne słowa. I ten film, to uzdrowienie trwa dokładnie 2 minuty 40 sekund. Gdzie widać na tym ultrasonografii, jak ten guz całkowicie znika. I to jest też, oni później to tłumaczą, że to jest tak, że oni wybrali, w momencie kiedy się zebrali, weszli w taki stan świadomości, w którym wybrali rzeczywistość, w której ta kobieta nie ma guza. Tak oni to tłumaczyli, że oni po prostu przenieśli ją do momentu, kiedy jest zdrowa. Jakkolwiek wam się to wydaje wudu, ja uważam, że takie rzeczy oczywiście są możliwe. Fizyka kwantowa zresztą bardzo wyraźnie mówi o podobnych rzeczach. Na przykład mówi o nieskończonej ilości wariantów rzeczywistości. Może być nieskończona ilość wyników danego zdarzenia i to zostało przewidziane przez fizyków kwantowych 80 lat temu. I zresztą Richard Feynman i Fred Alan Wolf określili, że uznanie wielu wyników wariantów oznacza, że każda możliwość została już stworzona. Jest obecna w naszym świecie. Uwaga, co to oznacza? Jeśli faktycznie fizyka kwantowa pokazuje, że istnieje nieskończona ilość wariantów, to one już są.
One zawsze były. To nie jest tak, że przyszłość dopiero się stworzy. Przyszłość została wybrana z nieskończonej liczby wariantów. Więc tak bardzo ważne jest, co myślimy, jak się modlimy. O tym zresztą zaraz powiem. Zachęcam do przeczytania na przykład o takim zjawisku, który się nazywa kondensat Bosego Einsteina. Jest to zjawisko, w którym dwa atomy zajmują to samo miejsce w tym samym czasie, w tą samą przestrzeń w tym samym czasie. Nawet sfotografowano takie doświadczenie. To znaczy, że materia przebywa w tym samym czasie, dwie różne wersje tej samej materii przebywają w tym samym czasie, w tym samym miejscu. To już udowodniono naukowo. Natomiast Hugh Everett III, to jest fizyk z Uniwersytetu w Princeton, wymyślił takie określenie jak punkt wyboru. Punkt wyboru. I to jest właśnie to miejsce, gdzie my swoim świadomym, emocjonalnym wyborem od serca wybieramy daną rzeczywistość. I to zrobili ci trzej medycy w tym szpitalu. Jest też opisany efekt motyla w tej książce. Jest opisana apokalipsa Izajasza jako efekt tego, co my wyprawiamy na planecie. Czyli kwestia wyginania gatunków, o czym zresztą mówi Bruce Lipton też. I w swojej apokalipsie Izajasz mówi właśnie o tym, że my mamy możliwość wyboru, że to nie jest jakby zdeterminowane, że na pewno tak będzie. Czyli różne wersje rzeczywistości opisane są również przez Izajasza. Możesz wszystko, widziałem takiego mema w internecie, jeden człowiek mówi do drugiego, możesz wszystko, a drugi mówi, weź mnie, nie strasz. Tak. Teraz krótko już, bo pół godziny, krótko już, bo będzie o modlitwie, czyli bardzo ważna rzecz. I tak naprawdę historia pewnego mnicha, tak naprawdę opata, gdzie Greg Braden był w Tybecie, spotkał się z świętym człowiekiem, który właśnie mantrował, który się modlił i poprzez tłumacza zadał mu pytanie, czym jest dla niego modlitwa? Jak on to robi, że on się modli? I on tłumaczył, że tak naprawdę modlitwa to jest wyrażenie wdzięczności i czucie tych uczuć, jakby się już stało, jakby się już wydarzyło. Bo modlitwa, która, zresztą o tym zaraz powiem, która jest o coś z poziomu braku, to jest modlitwa, która jest, nie, która, która, no, krótko mówiąc, nie zadziała. A tu mi przyszło parę rzeczy jeszcze, ale to już jest za mało czasu, żeby o tym opowiadać. Generalnie przekaz opata z tego klasztoru w Tybecie był taki, że tak naprawdę w dzisiejszym świecie potrzebujemy pokoju, ale pokoju, który nie jest tylko brakiem agresji i wojny, ale pokoju, w którym również przekazujemy sobie miłość, w którym przekazujemy sobie wzajemne wsparcie, dobre słowo. To jest ten wewnętrzny spokój, który będzie odzwierciedlony w świecie zewnętrznym. Czyli najpierw musi zapanować wewnętrzny spokój, wewnętrzne odkrycie siebie, żeby przekazać to w czystej postaci. I dokładnie o tym mówią Esseńczycy. Że pokój jest kluczem do wszelkiej tajemnicy, do wszelkiego życia. Jest cały rozdział, który mówi o języku Boga, ponownie o zwojach z Morza Martwego. I że tak naprawdę modlitwa to są uczucia. Że modlitwa to są uczucia. Bo zobaczcie, dlaczego modlitwy się nie sprawdzają? Czasami jest modlitwa, modlą się ludzie o pieniądze, o zdrowie, o dobre relacje. Ale jak się zastanowisz, co to oznacza? To znaczy, jakie masz emocje, jakie masz uczucie, kiedy się o to modlisz? Jeśli modlisz się o pieniądze, to najczęściej uczucia, emocje są takie, że po prostu nie masz pieniędzy. Modlisz się z poziomu braku, czyli przekazujesz sygnał o tym, że nie masz i dostaniesz więcej tego, czego nie masz, czyli dostaniesz więcej braku. I emocje są tym źródłem mocy. Modlitwa to są myśli, uczucia, ciało. To jest całość. Tak, warto sobie zdać z tego sprawę. Jeśli modlisz się z wdzięcznością o to, co już sobie zwizualizowałeś, że dostałeś, że masz, kim się stałeś, to jest prawdziwa siła myśli, prawdziwa siła modlitwy. Tak? Czyli jeszcze raz, o co się modlisz, jakie temu towarzyszą myśli,
jakie temu towarzyszą uczucia, emocje. Mówi się też, że jest takie sformułowanie zupa wszechświata, czyli stan wszystkich możliwości, czyli te warianty, a tak naprawdę uczucie i emocja to jest właśnie punkt wyboru. Jest taki fajne porównanie do eksperymentu, w którym w szkołach robi się lizaki, czyli krótko mówiąc rozpuszcza się bardzo dużą ilość cukru w wodzie, a potem i oczywiście ten cukier rozpuszczany, jego nie widać. Porównane to jest do wszechświata. I czynnikiem zmiany jest patyk, który jest włożony do tej wody nasyconej dużą ilością cukru, gdzie po włożeniu patyka następuje krystalizacja tego lizaka. Takie porównanie obrazowe. Więc krótko mówiąc, modlitwa wdzięczności z uczuciem, z emocjami jest właśnie porównaniem do tego, że w tej zupie wszechświata wybieramy rzeczywistość poprzez swoje uczucia, poprzez swoje emocje. Mnóstwo rzeczy. Jest też piękne doświadczenie Grega Bradena o tym, jak jego przyjaciel Dawid modlił się o deszcz. Jak to robił, też opowiada. Bardzo serdecznie Was zachęcam do tego, żeby sięgnąć po Efekt Izajasza. Przepiękna książka. Jak o niej mówię, to mam aż dreszcze. Naprawdę przepiękna podróż. Przez to, czym jest rzeczywistość, czym jest wszechświat, czym są nasze modlitwy, ale też to pokazuje, jaki jest w nas potencjał i kim jesteśmy. My jesteśmy naprawdę wspaniałymi, potężnymi istotami. I z tą myślą chcę Was zostawić. Bardzo dziękuję, jeżeli ten długi film Wam się podoba. Proszę o Wasze komentarze, proszę o Wasze udostępnienia. Może komuś się to przyda. A tymczasem dziękuję i do zobaczenia.